Robimy dzisiaj pieczonego kurczaka na kapuście kiszonej z ziemniakami. Przygotujcie koniecznie, ten obiad będzie przepyszny. Dokładną ilość składników znajdziecie w opisie pod filmem. A nowych widzów, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na początek na patelni podsmażamy jedną średniej wielkości cebulę pokrojoną w kosteczkę i czekamy, aż cebula zacznie się rumienić. Następnie dodajemy kapustę kiszoną. Ja jej wcześniej nie płukałam, bo lubię taką kwaśną, ale jeżeli się obawiacie, że będzie zbyt kwaśna, można ją delikatnie wypłukać. Dodajemy 3 czwarte szklanki wody i całość tak dusimy przez około 10 minut bez przykrycia. Następnie dodajemy 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego, mieszamy i całość ściągamy z ognia. Przekładamy do naczynia żaroodpornego, układamy podudzia z kurczaka, doprawiamy ulubionymi przyprawami u mnie sól, pieprz, słodka papryka. Najlepiej sobie zamarynować mięso dzień wcześniej, chyba że nie macie czasu, to chociaż godzina wcześniej, delikatnie smarujemy mięso oraz ziemniaki olejem. Na tą porcję przygotowałam trzy średniej wielkości ziemniaki. Pokroiłam w takie mniejsze kawałki i całość wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni. Pieczemy bez przykrycia przez około godzinę lub do miękkości mięsa. I gotowe. Polecam smacznego.